Czy ja dostanę naprawdę jakiegoś milionowego? Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w Pet Simulator 10. Jak wiecie, jakiś czas temu ja nagrałam Pet Simulator, też niby dziesiątkę, ale to całkiem inna była e, gierka. I ta mi się bardziej już podoba. Wzięłam sobie kotka na sam początek i nazwałam go Fibi. E, pozbierałam tylko kilka końców, żeby zobaczyć jak to działa i tak dalej. Więc działa to fajnie, po staremu, jak ta taka klasyczna pierwsza wersja Pet Simulator i bardzo ona mi się podoba, więc wiem, że będę to nagrywać. Teraz ustawienia mam zrobione takie w Robloxie, że każdy może do mnie dołączyć, nie tylko przyjaciele, więc mam nadzieję, że jacyś widzowie mnie teraz znajdą. Choć prawda jest taka, że w tym momencie, kiedy to nagrywam, to jeszcze pewnie większość z Was jest w szkole. Ale jeśli film Wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, dziendzolicie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl A ja słuchajcie. Zbieram moją kicią właśnie pieniążki, też może sobie coś tutaj dzisiaj załadujemy za roboksiki, bo roboksiki mamy, bardzo nam zależy na tym, aby szybciej to wszystko właśnie uzbierać, więc kotku leć tam, no i słuchajcie, teraz jest taki event, jak widać, że dwa razy końcy są, więc warto w to grać teraz, ale można jeszcze kupić sobie trzy razy końcy za Robuxy. I tak myślę, że dzisiaj to zrobię. Fajnie to wszystko w ogóle tutaj wygląda. Podobnie z tymi jajkami jest, chociaż bardzo tak tutaj jest jakby złoto. Muszę tam się przejść jeszcze. Tam jeszcze chyba można tworzyć pety, cztery się tam włoży i zrobi się jeden jakiś kozacki e, Tutaj mamy kupowanie właśnie jakichś rzeczy, zarobuksy i tak dalej No i jeszcze tam przejdziemy się, ale to później, to nieważne Słuchajcie, skoro jesteśmy w gierce z zwierzakami No to ja wam przypominam, że na tych moich obecnych live'ach, które się odbywają co tydzień w weekend to słuchajcie, zbieram pieniążki na niezbędne produkty do schroniska, a to dlatego, że 4 października jest Światowy Dzień Zwierząt i postanowiłam, że właśnie zrobię taką zbiórkę e, tych pieniążków na live'ach, czyli te donaty pójdą właśnie na zakupy dla tych zwierzątek, a jeśli też chcecie mnie spotkać, zrobić sobie zdjęcie, zbić pionę i w ogóle pogadać, to zapraszam 3 października do Vito i Bella House od godziny 11 do 13 będę na pewno. Zobaczymy czy dam radę dłużej być e, No i wtedy ja będę właśnie w Vito i Bella House I jeśli przyniesiecie tego dnia właśnie coś dla zwierzaków Na przykład żwirek, karmę suchą bądź karmę mokrą Jakieś koce i tak dalej No to słuchajcie macie rabacik na strefę rozrywki Vito i Bella House, czyli właśnie do naszej bawialni macie rabat Nie płacicie tyle za bilet co zwykle No i słuchajcie, już mogę wam powiedzieć bo któregoś, na którymś live'ie mówiłam Wam o planowanej niespodziance. No i 3 października od godziny 11.10 do 12.10 będzie takie specjalne małe wydarzenie, słuchajcie, dla Was. Nazywa ono się Mój Epicki. Przyjaciel. No, i słuchajcie, podczas tych zajęć dzieci poznają takie podstawowe zasady, jak obchodzić się właśnie z czworonogami, jak się z nimi bawić i tak dalej. I wtedy zajęcia przeprowadzone będą przez wykwalifikowaną ratowniczkę wodną wraz z psem, będącym właśnie w trakcie szkolenia ratowniczego. Więc myślę, że warto naprawdę przyjść na taki duet. Słuchajcie, pani ratowniczka, właśnie z tym psem, będą w bawialni, czyli tam na górze. I bilet właśnie na godzinę 11.10 i 12.10 trzeba będzie sobie zakupić. Ale oczywiście też, jeśli przyniesiecie coś dla zwierzaków, to też będzie rabat nawet na taki bilet. No więc y, mam nadzieję, że wszystko w miarę jasno Wam wytłumaczyłam. Zapraszam też Was na przykład na mojego Instagrama albo Instagrama i Bella House. Tam ciągle się pojawiają właśnie jakieś informacje odnośnie tego wydarzenia, a ja jestem ciekawa po prostu z kim się zobaczę 3 października Witaj Bella House. Już troszeczkę, słuchajcie, zebraliśmy tutaj końców 890, widzę, że chyba przybywają widzowie, słuchajcie, bo coś kręcą się koło mnie, ktoś nawet chciał się tradeować ale ja tam odrzuciłam z przyzwyczajenia. Hej Bella, no widzicie, udało mi się tak ustawić, więc bijają. Siemanko, dobra, ok witamy się. No i słuchajcie, zbieramy nasze końsy. Ciekawe, czy ktoś może nam pozbierać te końsy? Nie, chyba nie mogą zabierać. Dobra, są słuchajcie, skrzynie. Nasz kot tutaj trochę rozwala tą skrzynię, więc my się sobie tutaj tego zbieramy. Okej. Okay. No, ludzie tutaj widzę że już mają po kilka petów. Jak widzicie, jeden na cztery ja na razie mam. Maksymalnie cztery, ale można sobie mieć więcej petów, jeśli tylko kupi się to za robuxy. I mam 3% bycia nobem, słuchajcie. Więc muszę naprawdę to podbić. I wydaje mi się, że w tym momencie, jak ten kot rozwala tą skrzynię, to ja bym poszła po prostu tam, kupiła coś za Robuxy. Nie wiem, czy w tej grze jest, słuchajcie, speed. Bo robię tak shifta, to, to nie ma żadnego spida, Ale dajcie znać, może jest pod jakimś czymś innym. No i dobra, wchodzimy tutaj. I jest 3 razy: kasa na 20 minut za 40, 149 Robuxów. Ok, wszystko się udało. Ym, dziewczyna chce się ze mną tradeować. E, o oh, wow, what, what. Ready? Wow, dostałam, słuchajcie, zwierzaka. I to jest nietoperz. I on jest jakiś złoty. I słuchajcie, yy, on ma 10 i 9k. A mój ma tylko jeden. No, powiem Wam, że nieźle. Teraz to pewnie szybko yy, wszystko będę zbierała. Więc już zaraz lecę jej podziękować i jeszcze lecę zebrać to wszystko. Yy, muszę odesłać swoje dwa zwierzaki, właśnie w tamte miejsce. No i ten złoty. Zwierzak naprawdę bardzo szybko wszystko um, otwiera i niszczy, więc naprawdę, mega, mega, dziękuję bardzo za tego zwierzaka. Jest naprawdę kozacki, więc takim sposobem, ja słuchajcie, dzisiaj odblokuję drugi świat. Zastanawiałam się, um, jaki tytuł dać do tego odcinka miniatury w ogóle. Um, chciałam sprawdzić, co tutaj się zadzieje. No i słuchajcie, nieźle się zadziało. Wysyłamy ich do skrzynki. A ja napiszę, dziękuję bardzo. Ok. Wow, nieźle. Dobra, wszystko szybko się nam tutaj rozwaliło. Więc wysyłam zwierzaki właśnie tam. A ja szybko sobie to zbieram. Wow, ile końców! Wow, i nawet jeszcze jakiś prezent jest. Jak to wszystko się szybko otwiera. Ludzie, ja nie ogarnę tego szybko tak zbierać. Masakra po prostu. Dobra, ktoś chce też się znowu tradeować. Ład? Mm. Jakieś miliony? Nie, no serio? Nie dawaj mi tyle petów. Poza tym ja nie mogę tyle. <laughs> nie! Czy ja dostanę naprawdę jakiegoś milionowego? Nie dowierzam, nie dowierzam. Firecat, wszystkie złote. Oh my god, oh my god. I one od razu do mnie tutaj przyszły. Dobra, za 10 tysięcy, słuchajcie, otwieram kolejny świat i wbijam do niego. Więc tutaj są jeszcze jakieś złote jajka właśnie, o ciągle jakieś bonusy Ej, no to mega mi się podoba ta rozgrywka Uuu, jakieś diamenty, bo ranking wbiłam kolejny Czyli teraz jestem basic, a nie nob nope. No, warto mieć takie właśnie złote pety, to bardzo szybko tę swoją rangę nawet się wbija Więc, o ja, teraz jestem pro? Naprawdę? To po prostu, słuchajcie, dzisiaj się ten odcinek totalnie może nazywać od nob do pro. No bo przecież tak to się dzieje, słuchajcie. W Pet Simulator, no nie wierzę. Już tyle rzeczy mogłabym dać tutaj na tytuł i miniaturę, że hej. Jak myślałam, że za bardzo się nie będzie działo, to się wszystko dzieje. Dobra, o, są też takie skrzynie trochę starodawne. Czyli te takie z pierwszej wersji. Więc fajowsko. Dobra, idziemy to zbierać. Co to jest? Jakiś safe? Ja chcę taki safe. Otwierajcie moje pety. Ale fajnie się ten safe miażdży. Ale super sprawa. Wow, jakie to jest cudowne. Lecie do skrzyń. A ty, nie wiem, zbierz to może. Tak ciężko jest, słuchajcie, już robić z tymi czterema zwierzakami. Bo one tak szybko wszystko zbierają. Ja nie mogę. 8% już promam. A kolejny świat jest za 75. A ja mam ponad milion. W takim razie, słuchajcie, lecimy na kolejny świat. Odblokujemy go sobie i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Tak jest, za 75. W ogóle muszę, słuchajcie, jeszcze jakieś jajka pozdobywać. Albo słuchajcie, dzisiaj tylko ym, pootwieramy sobie nowe światy. A jajka zostawimy sobie na kolejny yy, odcinek, bo na zbieram kasy, to naprawdę będę mega bogata i będę mogła fajne jajka pootwierać. Yy, co tam jest ciekawego, zaraz tam pójdę. Więc zaraz sobie podejdziemy tutaj przy okazji, tylko zbiorę te wszystkie rzeczy. Ponad 2 miliony kasy, po prostu nie dowierzam. Piusz pet! czyli trzeba dać 9 petów i wychodzi jakiś super. Ej, słuchajcie, bo ja mam bata jednego, drugiego bata, a, a to jest fox, a to jest kot. Dobra. No to słuchajcie, w tej pierwszej takiej maszynie, w tym pierwszym świecie, można sobie zrobić z czterech właśnie petów jakiegoś kozackiego. Ale na razie cztery nam się nie powtarzają. Dobra, leccie jeszcze do tego safe'u. My weźmiemy sobie to. I 400 tysięcy trzeba mieć, widzę, tutaj, więc na luzie to odblokujemy. Ja nie wierzę, serio, zrobiłyście tak dziewczyny, że ja po prostu dzisiaj chyba skończę całą grę. Eee, o, tu jeszcze idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. tam, tampety, otwierajcie, zaraz to pozbieramy. Tam lećcie, ty drugi leć tutaj. Ok, make rainbow pet! Wow! Czy to też trzeba wszystkie te same? Czy jak? Aha! Trzeba chyba wybrać jakie coś się chce. Nie było y, pokazanego chyba, że cztery takie same. Ale dobra! Te takie zmiany to sprawdzimy po prostu w kolejnym odcinku. A wy dajcie znać koniecznie mi w komentarzach, co chcecie, abym zrobiła. Czy skorzystała z tej e, maszyny, czy może z tamtej? Bo ten taki tęczowy pet to byłby super, mi się wydaje. Więc y, ja głosuję, jakby co to na to. Lećmy do tej wielkiej skrzynki. Wszystkie takie same. I to jeszcze chyba Foxy. Więc ona mi się wydaje, że też ma bardzo yy, wysoko jakiś świat kupiony. My mamy tutaj milion dwadzieścia pięć, więc kupujemy to, ponieważ mamy ponad 3 miliony i nas na to stać. Więc lecimy do następnego świata idziemy sprawdzić, czy my jeszcze możemy 5,5 miliona. Yy, I to nie jest ostatni świat, widzę. Ja jestem ciekawa tych światów, właśnie jakieś rozpiski, wiecie? Ale ogólnie jestem pro, słuchajcie, w dzisiejszej grze. No widzicie, że 33% już mam bycia pro. Nieźle, nieźle. Zbieramy to wszystko. Tutaj już nieco dłużej nam idzie, powiem wam, na tym świecie, więc. No i tak, damy radę. Otworzymy sobie ten safe jeszcze. Dobra, wszystko zebrane. 5,5 miliona, dobra, mamy zebrane 5,5 miliona, więc więcej tutaj nie musimy siedzieć i słuchajcie, możemy to wydać na ten kolejny świat, ale w sumie nie specjalnie chcę to dzisiaj robić, jeśli jesteście ciekawi co to jest za świat i jak mi na nim pójdzie, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, dzyndzolicie dzwoneczkiem i wpadajcie na bella.pl, jak zostawicie tutaj bardzo dużo łapek, no to oczywiście em, sobie nagram coś. Takiego. Wow, 25 tysięcy kosztuje? Oh my god, to mnie teleport nie interesuje. Jeszcze dotarłam tutaj do shopu na sam koniec odcinka. Jest tu taka jakby bryczka. Jakieś podróżowanie, dajcie znać w komentarzach o co tutaj chodzi. O, i tutaj można jeszcze coś zbierać, ale niestety muszę poczekać 7 minut na to. Wow, ok. 5 petów, co to oznacza? Chcę to wszystko sprawdzić. Słuchajcie, w kolejnym odcinku, a tutaj mam jajka, które mi się odblokowały. Fajna jest ta, jakby, taki znacznik nad właśnie tymi jajkami, który pokazuje nam, które jajka możemy kupić. I słuchajcie, co byście powiedzieli na taki odcinek, że w jednym odcinku otwieram na przykład wszystkie jajka. To ja bym musiała tak długo tutaj grać, ale w sumie ta gierka na live'a, co tam myślicie? Co myślicie? Myślę, że to jest spoko któregoś razu. Także dajcie znać w komentarzach też, jaką grę chcecie w przyszłą sobotę na live. Ie. Czy to ma być Pet Simulator i zbieramy tyle kasy, aby w którymś odcinku z... kupić wszystkie jajka? Czy ma być to Tower of? Ja się z wami żegnam i dziękuję ślicznie dziewczynom, które mi podarowały te pety. Papa! Pa!